Bardzo ciekawe dane. Osoby zatrzymane. 2011 rok 203, 2012 176, 2013 74. Statystyka też nam absolutnie tutaj spada. Czas trwania operacji akcji policyjnej zmierzającej do pacyfikacji marszu. 2011 rok 6 godzin, 2012 4 godziny, 2013 2 godziny. To są bardzo, bardzo ciekawe statystyki. My jako Straż Marszu co roku po marszu publikujemy coś, co się nazywa raportem Straży Marszu Niepodległości. To jest taki dokument, który liczy prawie 60 stron. On w kompleksowy sposób opisuje całe działania na marszu. My niebawem będziemy publikowali raport z roku 2013, bo ten z 2012 jest już opublikowany, więc kto będzie chciał, to może sobie te wszystkie rzeczy tam poczytać. Nie będę tutaj tracił czasu na to i Państwa zanudzał. Kolejny taki aspekt działania straży z kwestii technicznych. Straż Marszu Niepodległości jest formacją, która podzielona jest według podziału na województwa. W ramach każdego województwa organizujemy chorągiew Straży Marszu Niepodległości, która liczy trochę ponad 80 osób. To są dwa plutony. Te formacje w każdym województwie są absolutnie autonomiczne. Poza działaniem na Marszu Niepodległości 11 listopada działają samodzielnie. Zabezpieczają między innymi wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz promowania pamięci żołnierzy wyklętych, Narodowych Sił Zbrojnych. W wielu miastach Straż Marszu Niepodległości w ciągu roku ochrania na przykład 1 marca Marsze Narodowych Sił Zbrojnych. W Warszawie dodatkowo ochrania Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, który jest organizowany we wrześniu, w rocznicę powstania NSZ-u. Czasem ochrania jakieś spotkania ze znanymi osobami, spotkania z historykami. Także to nie jest tylko Marsz Niepodległości, ale te wszystkie formacje lokalne działają zupełnie niezależne. One razem łączą się w jedną dużą strukturę Straży Marszu 11 listopada w Warszawie. Poza tym cały rok funkcjonują, szkolą się, rozbudowują struktury, ale zupełnie niezależnie. Teraz tak, na dzień 11 listopada Straż Marszu Niepodległości liczyła 2013 roku 463 osoby w tych pomarańczowych kamizelkach Straży Marszu Niepodległości, czyli stricte zaangażowane w zabezpieczenie marszu. Do tego służba medyczna to było 60 ratowników, pluton kobiecy to było 30 osób, grupa prawników, która stale dyżurowała i udzielała pomocy prawnej osobom, które mogły takiej pomocy potrzebować, to było 21 adwokatów i radców prawnych. Osób z uprawnieniami i do tego sztab Straży Marszu to było 6 osób, czyli łącznie daje nam to niecałe 600 osób. Docelowo chcemy rozbudować strukturę do 1500 ludzi. I teraz znowu, nie galopując dalej w tych wywodach teoretycznych, bo to wszystko też będziecie Państwo mieli w tym raporcie opisane, jeśli ktoś będzie chciał się z nim zapoznać. Znaczy jest opisane, tylko my go lada chwilę upublicznimy. Natomiast ja chciałbym tutaj w tym momencie w kontekście Straży Marszu nawiązać do pewnych problemów, które wynikają z wydarzeń na arenie międzynarodowej w tej naszej strefie geopolitycznej ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy. My jako Straż Marszu, jako formacja cywilna, ale zorientowana na działania proobronne, na działania patriotyczne, może nie tyle działania paramilitarne, ale jednak zmierzające w kierunku jakby promowania takiej kultury postaw proobronnych. Postaw, które będą skierowane na rozbudowę chociażby struktur jakiejś obrony terytorialnej, chociażby na budowę struktur lokalnych, które w sytuacji kryzysowej, w sytuacji konfliktowej będą pełnowartościowymi formacjami do zagospodarowania w zakresie obronności państwa. Zajęliśmy stanowisko również właśnie w kontekście wydarzeń na Ukrainie, w kontekście wydarzeń, które miały miejsce na Krymie i działań rosyjskich de facto, które oczywiście w dalekosiężnym jakimś zakresie, niewykluczone, że w perspektywie jakiegoś tam czasu bliższego czy dalszego mogą dotyczyć bezpośrednio nas, bezpośrednio Polski. W naszej ogólnej polityce jako Straży Marszu cały czas poddajemy ostrej krytyce wszelkie oficjalne służby państwowe i wszelkie czynniki sztabowe i dowódcze służb mundurowych państwowych. Wynika to bezpośrednio z negatywnej oceny doboru kadr tych służb, negatywnej oceny systemów szkolenia, systemów motywowania tych ludzi. Mamy świadomość, że większość służb mundurowych po pierwsze nie służy Polsce,
nie ma wtłoczonej pewnej, czy w system szkoleniowy, czy system rekrutacyjny, pewnego etosu właśnie chociażby patriotycznego. Są to służby, które wydają się być oderwane zupełnie od etosu narodowego, patriotycznego, co powoduje, że w sytuacji krytycznej te służby nie mają prawa być służbami wydajnymi, efektywnymi. One nie będą skutecznie walczyły o to, o co de facto powinny walczyć. Więc przy całej krytyce zarówno służb, jak i pewnej strategii długofalowej obronności państwa, bo taką strategię znamy, ona jest cyklicznie publikowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, uznajemy ją za zupełnie chybioną, za źle oceniającą nasze warunki, położenie geopolityczne i źle oceniającą perspektywy zagrożeń, które mogą nam dzisiaj grozić. Ja pozwolę sobie przytoczyć z naszego takiego manifestu, który kilka dni temu opublikowaliśmy, najważniejsze punkty. Ewentualnie, jeśli Państwo będą zainteresowani, to możemy to dalej w dyskusji rozwijać, a bardzo chętnie na pytania w tej materii odpowiem. Czyli po pierwsze postulujemy przywrócenie Wojsku Polskiemu zdolności do samodzielnego działania przez rozbudowę pełnowartościowych związków taktycznych opartych o kadry dobrze wyszkolonych żołnierzy, między innymi doświadczonych na misjach zagranicznych w ostatnich latach. Kadrę taką oceniamy na około 15 tysięcy żołnierzy. Nasza armia liczy 100 tysięcy żołnierzy realnych sił zbrojnych, czyli żołnierzy takich w klasycznym rozumieniu frontowych, pierwszoliniowych, to jest około 25 tysięcy żołnierzy, czyli de facto my siły zbrojnej nie posiadamy. Postulujemy, żeby te siły zbrojne rozbudowywać. Stworzenie rozbudowanego systemu obrony terytorialnej opartej na rezerwistach i cywilach, na istniejących organizacjach paramilitarnych, sportowych, proobronnych, stowarzyszeniach skupiających ludzi właśnie prowadzących działalność proobronną oraz możliwe największe wsparcie ze strony czynników rządowych oraz służb mundurowych dla organizacji działających na rzecz właśnie obronności państwa, organizacji cywilnych. Usystematyzowanie i rozwinięcie na szeroką skalę współpracy instytucji państwowych z sektorem prywatnym działającym w zakresie obronności, szkolenia paramilitarnego, szkolenia strzeleckiego i propagowania postaw proobronnych w społeczeństwie. Stworzenie systemu powszechnego szkolenia wojskowego dla wszystkich obywateli, natomiast nie w formie jakiejś służby wojskowej skoszarowanej, ale w formie nieuciążliwych i nieobciążających, natomiast regularnych i powszechnych, dostosowanych do realiów codziennego życia, obowiązków zawodowych i rodzinnych przeciętnego obywatela.